Stella moja, gwiazdko. Niechże ci się przyjrzę. Ale ty mi się nie przyglądaj. O nie, nie teraz, potem jak się wykąpię i odpocznę. I zgaś to światło. Zgaś się, nie znoszę tego bezlitosnego blasku. Moja gwiazdko. Myślałam, że już nigdy nie wrócisz do tej dziury. A co ja mówię? Nie, to chciałam powiedzieć. Śliczna dzielnica. Kochanie, nic do mnie nie mówisz. Nie dałaś mi dojść do słowa. No. Nareszcie przemówiłaś. Otwórz tą śliczną buzię, opowiadaj wszystko, a ja poszukam czegoś do picia. Na pewno macie coś do picia w domu. Gdzie wy trzymacie wódkę? To ciekawe. Ja wszystko wyszpieguję. Siądź, Blanche, ja naleję wódki. Tylko nie wiem, czy mamy coś do niej. Może w lodówce jest cola. Niech się coli, to nie na moje nerwy. A gdzie jest ten? Stanley! No. Gra w kręgle, urządzili sobie... O, jest woda sodowa. No, urządzili sobie zawody. Nie, nie nalewaj mi niczego do whisky. Nie martw się, twoja siostra nie stała się pijaczką. Jest tylko zmordowana, gorąco jej, jest zmęczona. I brudna. Siądź wreszcie i opowiadaj wszystko. Co ty tu robisz w takim mieszkaniu? No, Blanche. Nie, to nie jest hipokryzja z mojej strony. Chcę po prostu uczciwie skrytykować to wszystko. Nawet najstraszniej wszechstronnie nie mogłabym sobie wyobrazić. Tylko Poe. Edgar Allan Poe mógł wymyślić coś takiego. Poe. No. A tamto pewnie są dżungle, w których straszą wilkołaki. Nie, kochanie, to są bocznice kolejowe. A teraz poważnie, czemuś mi nie powiedziała, nie napisała, nie dała mi znać? Nie powiedziałam ci czego. No jak to, że musisz żyć w takich warunkach? Czy ty nie przesadzasz trochę? Tu chyba nie jest tak źle. Nowy Orlean jest po prostu inny. A, to nie ma nic wspólnego z Nowym Orleanem. A, zresztą. Daruj mi, kochana, nie mówmy o tym. No, dziękuję ci. Jesteś wszystkim, co mam na świecie, a nie cieszę się, że przyjechałam. Blanche, przecież wiesz, że to nieprawda. Że zapomniałam, że jesteś taka spokojna. No, przy tobie rzadko mogłam dojść do słowa. Przyzwyczaiłam się być spokojna. Cudne przyzwyczajenie. A nie ciekawi cię, jak to się stało, że odjechałam ze szkoły przed końcem roku szkolnego? Nie. Na pewno sama ustąpiłaś. To wszystko, co przeszłam, moje nerwy nie wytrzymały. Myślałam, że zwariuję. Więc pan Graves jest kierownikiem szkoły, zaproponował mi urlop. Nie mogłam ci przecież o tym depeszować. Ale teraz już się czuję lepiej. Dużo lepiej. Napijesz się jeszcze. Nigdy nie piję więcej jak jeden kieliszek. No a może? A nic mi nie mówisz, jak wyglądam. Wyglądasz świetnie. Niech ci Bóg daruje to kłamstwo. Gdybyś mnie zobaczyła w dzień, ruina. Ale ty przytyłaś. Wyglądasz jak tłusta przepióreczka. Świetnie ci z tym. Blanche, przestań. Świetnie ci, prawdę mówię, świetnie. Tylko trochę uważaj na biodra. Wstań. Daj mi spokój. Słyszałaś? Wstań. No. Tadam! Ty w rudasku, poprawiłaś sobie ten śliczny kołnierzyk. A co do włosów, powinna się przystrzyc krócej, będą pasować. A macie służącą? To są tylko dwa pokoje. Co? Tylko dwa pokoje. Ten i... Tamten? Jaka ty jesteś spokojna, jaka opanowana, siedzisz jak aniołek w furze, buzia w ciuch, prączki w maldrzyk. Nigdy nie miałam tyle energii, co ty. Ja niestety nigdy nie umiem na co opanować. No napiję się jeszcze, odrobinę, żeby się opanować. Zabierz tę butelkę, nikt mnie nie kusi. Chcę, żebyś zobaczyła moją figurę. Patrz. Wiesz, że od 10 lat nie utyłam ani grama? Tyle samo waży, co wtedy latem w Berlin, kiedy ojciec umarł, a ty wyjechałaś. To niesłychane, Blanche, jak ty świetnie wyglądasz. Widzisz? Ja ciągle myślę o sobie, nawet gdy brzydnę. Nic a nic nie zbrzydłaś. Po tym, co przeszłam, myślisz, że ci wierzę? Kochana gwiazdko... Więc są tylko dwa pokoje. I łazienka. Macie łazienkę? Pierwsze drzwi na prawo przy schodach? Gdzie wy mnie umieścicie? Tu jest twój pokój. A, co to za łóżko? O, jakaś pułapka?
No i co, miękkie? Doskonałe, kochanie. Nie znoszę zbyt miękkich łóżek. Ale, te pokoje są połączone, a Stanley, czy to będzie przyzwoicie? Jak wiesz, Stanley jest Polakiem. A, to tak, to taki rodzaj Irlandczyka. A, nie zupełnie. Przywiozłam ładne sukienki, żeby się pokazać twoim miłym przyjaciołom. Boję się, że ci się nie wydadzą zbyt mili. A jacy oni są? To przyjaciele Stanleya. Też Polacy? Najrozmaitsi ludzie. A, wybieranie na typów. O, masz rację, typów. W każdym razie, przywiozłam ładne sukienki i będę je nosić. Na pewno wolałabyś, żebym się zatrzymała w hotelu, ale ja się nie zatrzymam w hotelu. Chcę być blisko ciebie, nie mogę być sama, muszę być z kimś, bo pewnie to zauważyłaś, ale... ale nie czuję się dobrze. Jesteś przedenerwowana, przemęczona. A Stanley mnie polubi? Czy będę dla niego jakąś tam szwagierką? Czułabym się okropnie. Na pewno się zaprzyjaźnicie, jeśli tylko nie zaczniesz go porównywać do ludzi, których spotkałaś na plantacji. Jest taki inny? Tak, jakby z innego świata. A w czym to się objawia? Jaki on jest? No nie sposób opisać kogoś, w kimś jest zakochanym. Masz, popatrz. Popatrz, jak wygląda. Oh. Oficer. Starszy sierżant Korpusu Saperów. A tu jego order. Na pewno brzdękał nim, jak cię spotkał. Wiesz, mi świecidełka mi nie imponują. Nie to miałam na myśli. No, ale oczywiście musiałam się oswoić z wieloma rzeczami. Na przykład z jego pochodzeniem. A co on powiedział na to, że przyjeżdżam? Stanley jeszcze nic o tobie nie wie. Nie powiedziałaś mu? On ciągle jeździ. Podróżuje? No tak. To chyba dobrze. Nie mogę wytrzymać, kiedy go nie ma przez jedną noc. Stello. Jeśli wyjeżdża na tydzień, to ja wariuję. Boże, drogi. Kiedy wraca, to ja płaczę jak moje dziecko ze szczęścia. Oto co znaczy kochać. Stello. Co takiego? Tyle rzeczy miałam się ciebie spytać. Na pewno czekałaś na moje pytania, więc liczę na to, że zrozumiesz, co ci mam do powiedzenia. No, co takiego, Blanche? Wiem, że będziesz mi to miała za złe. Musisz mi to za złe. Ale zanim to się stało, walczyłam jak lwica. Ty sobie wyjechałaś, myślałaś o sobie. A ja zostałam w Belerii, starałam się to wszystko podtrzymać. Nie robię ci wyrzutów, ale cały ciężar spadł na mnie. Wszystko, co mogłam zrobić, zrobiłam. Zarobiłam na swoje. Wiem. Ale to ty, nie ja, uciekłaś z Belerii. Ja zostałam, walczyłam krwawo, bo nie. Przestań histeryzować i powiedz, o cóż tak walczyłaś krwawo? Wiedziałam. Wiedziałam, że tak to przyjmiesz. A powiedz, o co ci chodzi. Wszystko stracone. Co stracone? Belerif? To niemożliwe. To prawda. Ale jak to się stało? Że też ty mnie jeszcze o to pytasz. Blanche. Że też ty jeszcze mnie oskarżasz. Blanche. To na mnie spadły te wszystkie ciosy, na moją głowę. Wszystkie śmierci, cała ta procesja na cmentarz. Ojciec, matka, potem Małgorzata. W ten wstrętny sposób. Z brzuchem tak wielkim, że się do trumny nie mieściła. Trzeba było ją spalić jak śmieć. A ty sobie tylko przyjeżdżałaś na pogrzeby. A pogrzeby to w porównaniu ze śmiercią zabawa. Pogrzeby są spokojne. A śmierci nie zawsze. Czasem harczą, czasem rzężą. Czasem nawet z kamlą. Proszę cię, nie daj mi umrzeć, proszę cię. Nawet starzy tak wyją, jakby coś można było pomóc. Ale pogrzeby są ciche. Są ciche, pełno jest kwiatów, jakie w eleganckie skrzynki ich wkładają. Jak się nie jest tam przy łóżku, to człowiek nawet nie podejrzewa, że była jakaś krwawa walka ze śmiercią. Nie wyobrażasz sobie nawet.
A ja widziałam. Widziałam. Teraz siedzisz tu sobie i twoje oczy pełne wyrzutu oskarżają mnie, że zaprzepaściłam majątek. A czymże do cholery miałam zapłacić za te wszystkie choroby, śmierci i pogrzeby? Śmierć nie przychodzi za darmo, panno Stello. Po Małgorzacie kuzynka Jessie. Aż stara wiedźma z kosu nie chciała wyjść z tego domu. Tak, śmierć zamieszkała w Erli. W ten sposób fortuna poszła. Poszła między palcami. Kto z nich coś zostawił czy zapisał? Kto był ubezpieczony choćby na centa? Tylko jedna Jessie $100 na trumnę. Tak było. A ja z moją śmieszną pensją w szkole. Tak, sieć oskarżeń, nie wytrzeszczaj oczy, że zaprzepaściłam majątek. A gdzieś ty wtedy była? W łóżku ze swoim panem Kowalskim. Blanche, przestań dosyć tego. Dokąd idziesz? Do łazienki. Ty płaczesz? Dziwi cię to?